Buongiorno wszystkim, może fleszyk jakiś? Ledwo wczoraj zrobiło się głośno o ataku hakerskim na CD Projekt. Dziś wiemy, że dobrą wiadomością jest brak wycieku danych graczy. Złą, że w sieci już pojawił się kod źródłowy Gwinta. Istnieją spore szanse, że jutro będzie to kod Cyberpunka, Wiedźmina 3 oraz Wojny Krwi. Oby nie wpłynęło to długoterminowo na poprawki. W sieci pojawiło się demo fanowskiego remake'u Tomb Raidera 2, oznaczone numerkiem 1.2. Choć twórcy powtarzają, że do dokończenia projektu na silniku Unreal Engine 4 pozostało jeszcze dużo czasu, to postanowili oni pochwalić się swoimi pracami w prawie 2-gigowej wersji demonstracyjnej. Szacunek. This gives you access to export contracts. Fani Anno 1800 mają powody do radochy i szykowania portfeli. Gra otrzyma trzecią już przepustkę sezonową zawierającą 3 rozszerzenia, ale i kilka mniejszych dodatków kosmetycznych. 23 lutego porty i handel, wiosną wakacje marzeń, czyli turystyka oraz latem drapacze chmur. To mówi wszystko. Jaki jest klucz do serc graczy? Szanowanie miejsca na ich dyskach. Wczesnodostępowa gra Valheim zbiera bardzo, ale to bardzo dużo dobrych opinii, a wśród nich znajdują się hasła: jak tak ładna gra może ważyć jedynie 1 giga? Odpowiedzią może być oszczędność na plikach audio i teksturach i voila. W Riot Games ponownie nie zaciekawi asystentka prezesa Nicolo Lorenta? Oskarżyła go o molestowanie seksualne oraz dyskryminację płciową. Takie zarzuty o niestosowne zachowania i seksizm to nie nowość dla Riotów. 3 lata temu dwie kobiety, 2 lata temu ugoda, a po drodze protesty pracowników. Gdzie nie było Steama? W Chinach. Gdzie jest Steam? W Chinach. Nie jest to jednak platforma, którą my doskonale znamy. Lokalna wersja zawiera dostęp do jedynie 53 gier oraz pozbawiona jest wszelakich funkcji społecznościowych. Celnie, lecz kąśliwie podsumował to JK96, to taki zachodni Epic Games Store. But when you go in there, why should you have to make all new friends? No i darmowe itemki w Minecraft Dungeons? Narka?